Cześć, z tej strony Zetu, MMografia. Słuchajcie, skończył się Reveal Week Warlocka na Icy Veins. Aaron pokazał nam już wszystko, co miał do pokazania, więc chciałem z wami na ten temat trochę pogadać. Przelecimy sobie tutaj krótko po skillach, które zobaczyliśmy, pogadamy chwilę o kursach, o tym, co sądzę na temat Warlocka, więc serdecznie zapraszam, zaczynajmy. Pierwszy skill, który pokazał nam Aaron, to Projectile Chaos Bolts. Ten spamowalny skill strzela z Fire i Necrotic Damage. Jest to skill AOE, który zużywa minimum many. No wygląda to całkiem spoko. Look at those particle effects. Kolejny skill, który został nam pokazany, to Soul Fist. Spamowalny skill, który wyrywa kawałki z mobów, które mają na sobie kursa, aby dać nam większą przeżywalność. Trzeba przyznać, że wygląda to całkiem efektownie. Następny pokazany nam skill to Profane Veil. To warlockowy movement skill, który zamienia nas w taką kulkę, która będzie miała gwarantowaną mechanikę dodge'a, dodatkowo będzie zadawać damage podczas przemiany. Jak dla mnie wygląda to całkiem spoko. Tutaj Aaron pokazuje nam kombinację wszystkich do tej pory wymienionych skilli. No i sami powiedzcie, wygląda to naprawdę fajnie gameplayowo. Kolejny skill, który pokazuje nam Aaron, to Fisher Tormented Souls. To całkiem fajny skill obszarowy. Wygląda to jak taka wyrwa w ziemi, z której wychodzą uwięzione dusze. Wygląda to naprawdę spoko. Dodatkowo skill ma autotarget na wszystkie moby, które są dookoła, więc na pewno będzie można zbudować build dookoła tego. Kolejna zaprezentowana nam umiejętność to Ghost Flame. Wygląda to trochę jak taka warlockowa nowa. Jest to channeled skill, który w zasadzie channelujemy, podbiegamy w moby i robimy dużo damage'u. Na temat tego skilla trochę później. Ghost Flame has your back. Dobra, a teraz pogadajmy chwilę na temat kursów. Wiadomo, kursy są kozak i można ich stakować po kilka na jednym mobie, więc będzie pogrom. Tym bardziej, że całe drzewko pasywne Warlocka domyślnie daje nam damage per kurs na mobie. Dowiedzieliśmy się, że Warlock ma 5 nowych kursów, a jest to Anguish, Penance, Decreepify, Acid Skin i Torment. Przez kursy przejdziemy z moim luźnym tłumaczeniem, mam nadzieję, że będzie to brzmiało sensownie. Anguish to kurs, który trwa 10 sekund, redukuje otrzymany damage over time oraz zadaje necrotic damage wszystkim zarażonym mobom, kiedy zabijesz przeciwnika. Nie stakuje się. Penance trwa 15 sekund, ten kurs zwiększa otrzymywane obrażenia na targecie o 20 spellfire damage, kiedy zarażony uderza jakiś target. Nie stakuje się. Decreepify. Zadaje 200 obrażeń fizycznych przez 10 sekund, zakładając również 100% efektywności co sekundę. Dodatkowo powoduje, że cel otrzymuje zwiększone obrażenia overtime w zależności od brakującego życia gracza. Acid Skin zadaje 80 poison damage przez 5 sekund z dodatkowym damage'em na 80% efektywności co sekundę. Dodatkowo zwiększa o 20% szansę na critical hit. Tutaj chwila pauzy, bo muszę wtrącić, to będzie zdecydowanie mój ulubiony kurs. No ta szansa na kryta mnie przekonała. Torment to kurs, który zadaje 120 spell necrotic damage na 3 sekundy z dodatkowym damage'em i 200% efektywnością co sekundę.
Dodatkowo zmniejsza movement speed, nie stakuje się. To na tyle, jeżeli chodzi o nowe kursy Warlocka. W kolejnych rewajlach Iron pokazał nam drzewka pasywne skilli, jak i samego Locka. Stwierdziłem, że nie ma sensu wam pokazywać perk po perku, co i jak działa. Aby z tym się zapoznać, odsyłam was do oficjalnego kanału Arona i strony Icy Veins, gdzie dokładnie możecie zobaczyć, z czym je się Warlocka. Kolejna część materiału to mój osobisty krótki komentarz na ten temat. Jak zapewnie tam widzieliście, pokazała się nowa mechanika zwana Overload. W przypadku np. Bleed Overload na Cauldron of Blood sprawia, że negatywne alignmenty są po prostu na sterydach. I tu pojawia się pierwszy build, który na pewno będę testował, czyli Rip Blood Autobomber. A jak? Ale o tym więcej po premierze postaci. Sytuacja wygląda bardzo podobnie dla Poison Overload, Ignite Overload i Damned Overload. Wszystkie są bardzo ciekawe, więc będzie mi bardzo ciężko się zdecydować, w które drzewko pójść najpierw. Moim ulubionym prawdopodobnie będzie Ghost Flame z pasywką Harrowing Path, która pozwala kastować i poruszać się jednocześnie. No po prostu sami zobaczcie, jak to działa w praktyce. Jest to idealny dodatek do wspomnianego już wcześniej Rip Blood Autobombera. Pamiętajmy jednak, że Warlock posiada całą gamę przeróżnych ciekawych umiejętności, które świetnie idą w parze z jego pasywnym drzewkiem i jestem pewien, że pojawi się na niego cała masa konkretnych buildów. Dokładnie jak było z Runemasterem. Warlock będzie dostępny wraz z oficjalną premierą Last Epoch 1.0 już 21 lutego tego roku, które można kupić już teraz w trzech wydaniach na stronie lastepoch.com/preorder lub z oficjalnego sklepu Steam. Link znajdziecie w opisie. Ja już nie mogę doczekać się premiery i wiem, że Locke będzie to pierwsza klasa, którą wypróbuję. A ty którą klasą zaczniesz?